Cześć, witam na moim kanale. Słuchajcie z garści newsów znowu z Kosmos Ekosystemu dla Was. Wyszukałem parę informacji tutaj. No i będzie, słuchajcie, kolejny tutaj token w sieci. Token w zasadzie przeszedł już jakiś branding. <laughs> w tej chwili on się nazywać będzie Atollo, sieć Reason Blockchain. To są zdecentralizowane zarządzanie emisją stablecoinów. Niby tym się ma ten projekt zajmować. Rzecz jasna linki dostaniecie pod filmem do tych wszystkich rzeczy, które w tej chwili tutaj omawiam. Dlaczego w ogóle poruszam tutaj ten temat? No bo będzie, słuchajcie, możliwość ewentualnego stake'owania. Tutaj na Omniflix'ie też jest artykuł odnośnie tego, <coughs> wiadomo jak te wszystkie tokany po kolei, które się pojawiały gdzieś na sieci, to ich staking dosyć szybko się uruchamiał, słuchajcie, na Omniflix'ie, tak było z Chihuahą, tak było z Kondeksem. Eee, tak było słuchajcie chociażby z który jeszcze nie był airdro do odebrania, ale już mogliśmy stajkować, ja sobie stajkowałem na Omniflixie, no i w tej chwili Omniflix słuchajcie, tutaj właśnie ten token Atollo, ta sieć Horizon, i on też będzie słuchajcie możliwie do stajkowania, więc wrzucę wam artykuł będziecie mogli sobie ewentualnie poczytać z czym to się je, czy to się w ogóle przyjmie, zobaczymy natomiast wiadomo, że coś się słuchajcie, cały czas dzieje. Także to jest jedna rzecz, czy blockchain. Kolejna sprawa, słuchajcie, 29, czyli w zasadzie za 3 dni ma być tutaj możliwość pierwszego mintowania tych NFT RATS, Meta RATS NFT, tak to się nazywało. Ja tam, rzecz jasna, ten link jest umieszczony u mnie w arkuszu do tych NFT, no i zawsze proponuję sobie, słuchajcie, Twittera gdzieś tam śledzić takich projektów, no bo tutaj w Meta ciągłe jakieś tam konkursy, jakieś tam polubienia, no jakąś aktywność jak wykazywaliśmy na sieci, to gdzieś po drodze ewentualnie moglibyśmy się załapać lub wygrać jakiegoś NFT, -ka. a tutaj oficjalnie 29 z tego co oni podają ma być już oficjalne mintowanie. Tutaj ja myślę, że jak już będzie taka możliwość, ja sobie zobaczę jak to dokładnie wygląda. Postaram się ewentualnie Wam to zaprezentować, no bo tutaj te działania oparte są ciągle na Twitterze. Oficjalnej strony ja nie widziałem, chyba że po prostu jeszcze się nie dogrzebałem. Także jeżeli coś już znaleźliście, też możecie dać, słuchajcie, w komentarzach. Tych emeteraców jest 3333, czyli nie jest ich tak dużo, wydaje mi się. Kolekcja jakaś tam, słuchajcie, nie będzie i pewnie będzie można sobie ewentualnie to... Zmintować, z tego co pamiętam, chyba ceny się kształtowane, kształtowały tak w opisie między 250 a 350 dolarów. A jak to będzie, jak ruszy mintowanie, nie wiem, sprawdzimy, zobaczymy. I zobaczymy przede wszystkim, jaką popularnością to się będzie też cieszyło. szyło. Jeżeli jeszcze mówimy też o NFT, pamiętajcie, ten Stargaze Airdrop cały czas jest do odbioru. Dla tych, którzy jeszcze nie odebrali, proponuję, żeby się ewentualnie nad tym pochylić. Wiadomo, że będzie jeszcze druga tura od odbioru, czyli mamy 60% teraz 40%. Później tutaj w ogóle jak gdyby ten Token Stars yy, praktycznie rzecz biorąc yy, nie reagował na rynek. <laughs> no bo gdzieś mieliśmy po drodze dosyć dużo spadków, słuchajcie. Natomiast sam Token Stars tu przez moment były jakieś spadki, ale generalnie widać tak sobie w miarę dobrze, słuchajcie, radzi w zasadzie nie patrząc zupełnie na Rynek jest 67 centów. Tam mieliśmy już ponad 70, 72 centy blisko. Tu, jak ruszał, było 42 centy. A wiemy, że w tym airdropie pomiędzy 2400 a 4900 można było uzyskać tych tokenów. Także to jest całkiem pokaźna suma. Także tak to, słuchajcie, wygląda. Kolejna sprawa. podejrzewam że wkrótce może być. Słuchajcie, do odbioru AirDrop Game. To był taki projekt, który mogliśmy się przygotować. Pierwszy snapshot był bodajże w lutym, jeszcze początku lutego 2021 roku. Ja wtedy w ogóle nie działałem jeszcze na, na arenie kosmos, ekosystemu. Później gdzieś tam sukcesywnie się przygotowywałem, i oni sami nawet dawali taką informację, że będzie robiony. Snapshot 1 listopada, spora grupa osób gdzieś się właśnie też do tego przygotowywała, powiększała swoją pulę atomów, bo to był snapshot na podstawie ilości um, trzymanych w stakingu atomów, no i <laughs> przepraszam, no i tutaj gdzieś ciągle nam wisi, że claiming możliwy claiming możliwy w pierwszym kwartale 2022 roku i dlaczego w ogóle mówię o tym projekcie, bo tutaj Skończyła się taka faza, słuchajcie, testowa. Była jakaś tutaj testowa historia postawiona. Była propozycja, słuchajcie, przejścia. Oni mieli jakieś przejście z tego systemu testowego na upgrade jakiś robili. I tutaj, że tak powiem, z powodzeniem niby to wszystko się odbyło. Tak, jest, taka jest tutaj informacja, była no bardzo głosowanie tym, z tym związane. Jest postawiona platforma do stake'owania. Słuchajcie, oczywiście no nie mamy tokenów, więc nie ma takiej możliwości, żeby to stake'ować, ale jest jak gdyby już baza i przygotowanie do tego zrobione. Widzę tutaj dosyć wysoki prog komisji, jest nawet 10%. Zobaczymy jak te tokeny będą warte i ewentualnie kiedy one będą do odbioru, ale jeżeli już takie rzeczy są tutaj stawiane i robione w tym kierunku, to myślę, że... Powinni się, powinniśmy się niedługo spodziewać możliwości odbioru. Token się nazywa GAME. Z branżą gamingową prawdopodobnie związany, tak przynajmniej strona ta główna ich sugeruje. Natomiast no, poczekamy, zobaczymy, jak już to będzie. Słuchajcie, do odbioru możliwe. Na pewno Wam dam znać. Kolejna sprawa, słuchajcie, jest most, ten słynny most Ethereum, który miał powstać, tak zwany Gravity Bridge. Tutaj cały czas też jest ta faza alfa, faza testowa, ale już ta strona, słuchajcie, się pojawiła. Space Station Zone, łączenie MetaMaska, łączenie Keplera i tu widocznie będzie możliwość przerzucenia tego Ethereum do sieci, słuchajcie, kosmos. <laughs> Natomiast ja po pierwsze nie mam etera, żeby to przetestować. Na razie sugeruję też poczekać, popatrzeć jak już gdzieś tam... Zacznie to funkcjonować i będzie można pierwsze wrażenia zobaczyć, jak to wygląda. Praktycznie rzecz biorąc, cała, wszystko się rozbija o to, jak wyglądać będą, słuchajcie, transakcje, tak? Bo wiadomo, że korzystanie z Ethereum to jest bolączka głowy, jeżeli chodzi o koszta. Natomiast zobaczymy, jak to będzie rozwiązane, jak będzie to można przerzucać, przerzucać do kosmos ekosystemu. Strona już tutaj, słuchajcie, jest. Space Station. Zone. Kolejna sprawa, słuchajcie, mieliśmy ten projekt UMI, projekt UMI bazował na możliwości dawania i brania pożyczek i tutaj, słuchajcie, jest, są, jest też kolejna strona Alfa uruchomiona, app UMI CCC. Ja tutaj próbowałem wyrzucić sobie Atom'a w, tutaj gdzieś w ule, natomiast nie, nie mam na chwilę możliwości, nie wiem, czy to jest wina tego, że to jest sieć testowa czy to po prostu jeszcze nie funkcjonuje. Tutaj mamy bridgea znowu zrobionego słuchajcie do Ethereum i jest IBC pod Atoma niby, ale próba, że tak powiem, spaliła na panewce. Nie jestem w stanie tutaj wrzucić mojego Atoma. Chciałem sprawdzić czy ewentualnie można tu coś już zacząć działać. To tak jak mówiłem, platforma pożyczkowa ma być. Widzimy, że jest Atom i są jakieś 300 Bitcoiny dodane. Natomiast nie bardzo rozumiem, dlaczego Mozda Ethereum jest, skoro tego Ethereum tutaj nie ma, natomiast no, będę pewnie to śledził, zobaczymy, słuchajcie, jak to się będzie prezentowało, wiemy, że tam na kawie jest ta możliwość landingu, natomiast ta platforma, jak gdyby UMI jest teoretycznie stworzona to jako projekt pod tego typu działania i pod taki zakres, zakres tutaj, czyli związany z pożyczkami, zobaczymy, jak to, słuchajcie, będzie wyglądało. Czy jeszcze coś tutaj dla Was mam? A, tutaj jest też, słuchajcie, ten projekt Axelar. Tutaj miało być też y, powiązanie z Kosmos Ekosystemem. Na razie nie ma. Tu jest też jakiś most, słuchajcie, <laughs> ponieważ oni się zajmują kilkoma sieciami. Mamy Avalanche, Ethereum, Polygon, Phantom i Terra. Z tego co wiem, ma być również Kosmos. I to jest tutaj jakiś most, słuchajcie, który ma też już wkrótce y, y, działać. Czekam, jak to, słuchajcie, jak to się będzie ewentualnie prezentowało strona Satellite accelerator Network. Też to wszystko chyba jest jeszcze, wydaje mi się, faza testowa. Natomiast tak jak widzicie, to wszystko po prostu zaczyna pomalutko się zazębiać. Także słuchajcie, tak to, tak to wygląda. Takie newsy na dzisiaj. No Ktoś, kto jest zainteresowany tymi NFT-kami, pamiętajcie, macie tą zakładkę dotyczącą NFT-ków. No, jeżeli ktoś, jest, ktoś chce śledzić, ktoś chce sprawdzać się, no to trzeba już wchodzić w konkretny projekt i po prostu go śledzić na bieżąco. Ja tam gdzieś dodaję te informacje, natomiast pamiętajcie, no, jeden człowiek nie jest w stanie wszystkiego samemu ogarnąć, natomiast gdzieś tam się staram też, też te tematy śledzić, także to te, te ma niby ruszyć 29, także sobie ewentualnie zerknijcie, jak to już będzie. Działało! Na koniec prośba do Was o subskrypcję kanału, bo to pozwala się rozwijać, daje motywację do pracy. No i śledźcie kolejne materiały, które już wkrótce ukażą się na kanale. Dzięki, cześć!